was, moi widzowie, w nietypowym odcinku, bo dzisiaj zrobimy sobie opening i to będzie najzwyczajniejszy opening, bo po prostu przyszła do mnie paczka, nie mam co nagrać, znaczy powinienem nagrywać poradniki, nuda, ale nie za bardzo mam czas, o to chodzi, ten czas tylko się nie zgadza. I stwierdziłem, że nagram szybki opening paczki, którą zamówiłem chyba 4 dni temu. No i wydaje mi się, że trochę wam o tym opowiem. To będzie też taki, można powiedzieć, pół vlog, bo trochę właśnie powiem, dlaczego mnie nie. Dobra. Witam was już na moim biurku. Mamy tutaj taką zapuszkę, malutką zapuszkę. I tak, dlaczego nie ma filmów? Dlatego, że nie mam czasu. To jest pierwszy. Drugi. Co to jest za paczka? Co tam jest? Zaraz zobaczycie, co tam jest. I to jest związane z moim hobby. I teraz tu jest do was pytanie. Czy chcielibyście, żebym z tego robił jakieś filmiki? Czyli z elektroniki w sumie. Elektroniki, takich bajerów, głośniczki, takie sprawy. Chcielibyście, żebym wam teraz tak, bo może ktoś mnie się zapyta, co to jest, dlaczego, ja wiem to, dlaczego tutaj mam bandaż i w ogóle co się stało. To też jest związane z moim hobby, bo się poparzyłem po prostu. Przy rozgrzewaniu kleju się poparzyłem. Nie z pistoletu do kleju, tylko przy stacji lutowniczej, bo rozklejałem jedną rzecz. No co to jest? No jakieś naklejeczki, żem dostał. 110,90 Wrocław. Czy jest tu gdzieś jakieś moje dane? Nie ma, więc mogę wam pokazać. Takie naklejeczki, paragonik dostałem. No. Fajnie, fajnie. Teraz sobie tam to sprawdzimy. Ale tutaj jest ładowarka. To jest dokładnie ładowarka do akumulatorów. Do akumulatorów. No, bardzo malutka. Nawet nie wiedziałem, że taka malutka ona jest. To jest bardziej, wiecie, używane chyba dla... A, pudełko tam sobie pierdolę. To jest bardziej chyba używana ładowarka dla jakichś modelarzy czy coś takiego typu. Bo tu są naprawdę różne te akumulatorki. NICD, NIMH, LiPo, Lion. Najwięcej akumulatorków tu ładuje w sumie. Ładowareczka. Tak wygląda całość. O, tam się odbija. Wszystko tak wygląda. Nie wiem jeszcze, jak się tego używa, bo pierwszy raz mam taką ładowarkę. Nie ogarniam w ogóle, co tu jest. Bym musiał trochę o tym poczytać, bo po prostu sam nie wiem, co do czego tutaj się... No, tak wam pokażę wszystko. Co do czego się tu używa. Te naklejeczki, jestem ciekawy, czy to się nagrywa? Nagrywa się. Jestem ciekawy, jakie te... No, co dużo tego jest. Mamy ulotkę. Sklep modelarski, no właśnie. Taki sklep modelarski. To nie jest reklama, ale chcecie, to sobie wejdźcie, bo kupiłem od nich, to jest fajny sklep. No i takie naklejeczki, Versi Team. No całkiem spoko. Można sobie gdzieś tam na modele nakleić. Bardzo fajnie. Dobra. Dobra, czyli tak. Informacje dla was mam takie, że filmy będą rzadko. Rzadziej niż ostatnio wrzucałem te poradniki. Czyli tam co 2 dni, co 3 dni wrzucałem. Teraz mogą być rzadziej. Może to się przedłużyć do jednego filmu tygodniowo. Więc nie obiecuję, że te filmy będą często. Mogą być rzadko po prostu.
I dla Was kolejna informacja, to mi piszcie w komentarzach, czy chcecie, żebym zrobił na przykład jakieś filmiki z tej elektroniki, jak tam sobie coś dłubię, w tym robię. Czy chcecie po prostu zobaczyć, czy chcecie, żebym to nagrał, co tam robię. Tak, i czy to wszystko? To chyba wszystko. Nie, to nie wszystko. Chciałem, żebyśmy zrobili coś takiego nowego na moim kanale. Czyli dobijali na przykład do kilku łapek w górę, żeby pojawiał się na przykład kolejny odcinek od razu. Czyli załóżmy, nie wiem ile mam teraz widzów na YouTubie, w sumie zaraz mogę sprawdzić. Dobra, w tym momencie właśnie sprawdziłem, jest godzina 15:16, 25 stycznia 2017 roku. Mam dokładnie 229 subskrypcji, czyli prawie 230 osób mnie subskrybuje. I słuchajcie, o co mi chodziło z tymi lajkami? Chodziło mi o to, żeby... O Jezu, co? Chodziło mi o to, żeby zrobić coś tego typu, że pod kolejnym filmem, nie pod tym filmem, tylko pod kolejnym, który wydam, obojętnie jakim, czy to będzie poradnik, czy vlog, obojętnie, żebyśmy zrobili coś takiego, że na przykład dobijemy sobie do 10 łapek w górę i od razu kolejny film leci. Od razu, kiedy zobaczę, że wbiliście te 10 łapek, to od razu wrzucam kolejny film. Nie czekacie jednego dnia, czy tam 23 godzin załóżmy, tylko od razu wrzucam kolejny odcinek. Tak, i chciałem jeszcze dodać, to już na koniec, że nie wiem czy wiecie, ale mam swój fanpage. Założyłem go, nie wiem, z 2 tygodnie temu. I słuchajcie, jeśli nie wiecie, mam go, powinien być teraz w opisie kanału, więc słuchajcie, jeżeli macie do mnie jakieś pytania związane z YouTube'em, związane, nie wiem, na przykład pytania do vlogów jakieś, to mi zadawajcie w prywatnej wiadomości na Facebooku albo po prostu w komentarzach pod filmem, tak? Tylko jeżeli w komentarzach, to mi mówcie, to napiszcie, nie wiem, pytanie albo Q&A w nawiasie, żebym wiedział, że to jest to konkretnie do Q&A. Sobie później zapiszę te wszystkie pytania i tam sobie odpowiadam na jakimś, nie wiem, może live'a się zrobi, coś takiego. No dobra, nie będę przynudzać, bo się robi nudno i spokojnie. Ja się z wami żegnam. Czekajcie, YouTubie. Muszę mój stojak cudownie odkręcić. Dobra. Żegnajcie YouTubie, widzimy się w kolejnym odcinku.